Test na menedżera, Teusz. Dziękuję bardzo za zaproszenie, przyjemność po mojej stronie. Pełnią marzenia po prostu wasze. Jeżeli wy nie wiecie, o co chodzi, bo Teusz wie. Oczywiście. To wy poznacie zasady. Wybieramy na przemienie zawodników, nie możemy wybierać tych samych. Następnie gramy 4 razy Ligę Mistrzów. Na początku każdej losujemy sobie grupę. Czym wyższa pozycja w grupie, tym dostajemy więcej punktów oraz po każdej wygranej rundzie dostajemy punkt. A za wygraną Ligę Mistrzów dostajemy 2 punkty. Gdy pokonamy jakiś zespół, kradniemy mu jednego losowego zawodnika. Po każdej Lidze Mistrzów kradniemy sobie nawzajem po jednym zawodniku i też losujemy sobie klub, z którego możemy wziąć dowolnego zawodnika jako takie wzmocnienie przed kolejną Ligą Mistrzów. Fajno. Możesz wybrać pierwszy zawodnika z Juventusem, bo dzisiaj gramy Juventusem. To by nasz pomyślał. Wybieram Arka Milika. Coś tak czułem. 10 tysięcy lajków i ja z Teuszem spotkałem się z Milikiem na żywo. Easy. Mamy to. No to jak ty wybrałeś Polaka? No to ja trochę gorszego Polaka. Ministra obrony. Wybieram Chiesę. I ja wybiorę Vlachowicza. Moim trzecim pikiem będzie Bremer. A tutaj z Juventusu akurat ma obrońców. No nie. To ja muszę wziąć Danilo. Ja potrzebuję jakiegoś bramkarza, co nie? No bo ja mogę ci ukraść drugiego. Aha, ale bo nie byłbyś taki, co nie? Ale muszę nim wtedy grać w pierwszym składzie. Dobra, no to wybieram Rabiota. Kurde, to jest nie wiem, czy nie ukraść tego bramkarza. To Milika dał na bramkę. Nie, czy być takim chujem? A nie, Juventus ma 3 bramkarzy. Ja mam tu jednego, dwóch bramkarzy. Pinzulio i Szczęsnego. I jeszcze ten, Perin. A no, ja to też. No dobra, wezmę tego Kosticia. Zabiorę sobie... Może wziąć na przykład Sekulowa 64. Nie podpuszczam cię. Ja sobie zabram Locatelli. Też go chciałem teraz. No dobra, to ja biorę Gattiego. Ja sobie zabram... Okej, okay, to ja sobie zabram... Mogę tutaj zabrać? Nie no, okej, okay, ja sobie zabieram Danilo. A ja mam Danilo. A ty masz Danilo, okej. Okay. Aha, i ty też masz Ruganiego. Nie, Ruganiego nie mam. To ja sobie zabram Ruganiego. To ja... Kurde, tego starucha. To ja wezmę sobie Diallo. Tam Diallo jest jeszcze do wzięcia? Jest niestety. To sobie go zabrę. Też na niego już polowałem, bo najgorzej tutaj nie ma nikogo na prawą stronę. Dokładnie. A jeszcze Wea. Wybiorę Moise Kina. Coś czuję, że to będzie błąd. Opera to najlepsza przeglądarka. On wybrał język faktów, ponieważ parterem dzisiejszego odcinka jest Opera, która ma w sobie więcej trików niż niejeden najlepszy pomocnik na świecie. Wiem, że podczas intensywnej rozgrywki w EFC potrzebujecie szybkich odpowiedzi i wsparcia. I tutaj wkracza Aria AI Chat Bot. Ta funkcja pozwala na błyskawiczne otrzymanie odpowiedzi na zadane przez was pytanie, nawet tych najbardziej zawiłych i ciężkich do odpowiedzenia. I to wszystko dzięki sztucznej inteligencji. A teraz uwaga, proszę, Tap and Option to jak umiejętność kontrolowania piłki na boisku. Pozwala na uporządkowanie waszych kart internetowych w grupy, co pozwala wam lepiej zarządzać wszystkimi statystykami, wynikami meczów, czy też śledzenia waszych ulubionych zawodników. W świecie, gdzie siła drużyny zależy również od wsparcia społeczności, Opera wychodzi z Sidebar for social media and chats to nic innego jak szybki dostęp do waszych ulubionych mediów społecznościowych i czatów. Bez konieczności opuszczania meczu czy waszych ulubionych materiałów na YouTubie, na przykład moi. Podobnie jak solidna obrona, Opera ma dla was wbudowany VPN. Tak, dobrze słyszeliście. Wbudowany VPN, który pozwoli wam bezpiecznie surfować po sieci, chroniąc wasze dane przed atakiem przeciwników. Taki bramkarz, który chroni bramki. Czy potrzebujecie jeszcze jakiś powodu, żeby spróbować Opery? Nie. Też mi się tak wydaje. W opisie znajdziecie link do pobrania właśnie Opery. Serdecznie zachęcam. A jak bramkarze jeszcze potrzebuje, co nie? No. Biorę sobie Perina. Dobra, bo ten Wea tak się do mnie uśmiecha. No to biorę go. A McKinney jest jeszcze do wzięcia? No, jest do wzięcia. No to sobie go zabiorę. Ja nie będę miał środkowych pomocników. Rabiota masz. Masz Locatelliego. I McKinney'ego. Kurwa. Może ten Miretti? No to posłucham cię. Mirettiego biorę. Kogo tu dodać? Jako napastnika. No nie masz wyboru. Sobie tak myślę o tym Jedidzie, ponieważ Szczęsny powiedział, że on w następnych 5 lat zdobędzie złotą piłkę. A widziałem to, no. Czy chcesz to sprawdzić? Sprawdzimy, dokładnie. Biorę Jedidza. W początku pola to naprawdę będzie ciężko. Chyba, że zmienię formację. Caviglia wleci. Chyba, że czekaj, bo chyba mam przebłysk geniuszu. Nie, dobra. Pierwsza myśl jest najlepsza. Caviglia. I ostatni, więc mój
i Danilu. Mam Danilu. A ty masz Danilu. Okej, okay, co sobie biorę? Kogo zabrać? Destig czy Aleksandro? Dobra, biorę sobie tego Destigio. A to twój ostatni, nie? Mój ostatni, tak. No kury, ten czas. Ten brat mnie przekonuje, żeby go wziąć, ale co, będzie grał na SPD? Coś wykombinuję z nim, bo ja coś czuję, że to będzie złoty pik. On strzela bramkę w finale Ligi Mistrzów, zobaczycie. Ja sobie jeszcze zrobię jedną zmianę, taką taktyczną. Milika jako kapitana. Sigma! No dobra, zobaczymy, czy taka formacja da radę. Kurwa, pojebał ci się troszeczkę? Jak ty zmieniłeś kapitana, to ja dam szczęsnemu kapitana. To my przechodzimy do Ligi Mistrzów, ale na początku wylosujemy sobie, kto w jakiej grupie będzie. To drogi Teuszu, życzę ci jak najlepiej i zobaczymy, co trafisz. Jest to grupa C. Nie wiem, jak ona wygląda, szczerze. Ja też nie. Łatwa grupa, easy. No wychodzisz bez problemu. Twoja grupa? Oby nie tam, gdzie jest Milan i to wszystko. Oby F. A? Bayern United. O kurde. Milik jako kapitan, Szczęsny jako kapitan. No i ja ogólnie pierwszy mecz gram z Galatasaray. Ja pierwszy mecz gram z SC Braga. To zobaczymy, kto wygra. Na 3-4. 3-4. Nie! O kurde. Ja remis. Ja też remis. Ale Milik szyli gola, więc spoko. U mnie Moise Kean. Nie wiem, czy spoko. No to były najłatwiejsze mecze. Może to pierwszy mecz taki na rozgrzewkę. Dokładnie. Real Madrid, więc nie sądzę, żeby to byłoby łatwiej. A ja Bayern, więc to ma ciężkie mecz. Ale jak wygram, więc mogę sobie wtedy zabrać jednego gracza Realu Madryt? Losowego. To 3-4. No, przegrałem niestety. Ja też przegrałem. 3-1. Bez szans. 4-4. A jeszcze mieli gola? Tak! Dla mnie to jest zwycięstwo. Nie, za każdą bramkę Milika powinien zostać dodatkowy punkt. Co najmniej. Ja mam teraz Manchester United. Ja mam Union Berlin. To teraz ty odliczę. Może to szczęście jakieś przyniesie. 3-4. Wygrywam pierwszy mecz. Easy! Ja 3-1. I znowu mili gol. Naprawdę? No. To był złoty pik. Jak ja byłbym trenerem reprezentacji Polski, to Milik by co mecz strzelał. Z tobą awans by był pewny, a tak to się męczyliśmy do końca. No chyba nie ma tu ciekawych. Może na bramkę. To losujemy ci zawodnika. Nie wiem, czy będziesz zadowolony, ale... Nie sądzę. Gdzie to zawodnik? Bramkarz. Dobra, spoko, biorę go. Miejsce w grupie, które masz? Drugie, o, easy. Ja mam ostatnie. I znowu United przede mną. 3-4. Easy. Yes! Kolejna porażka. Milik bez bramki. I twój kolejny nowy zawodnik będzie znowu z Union. Nikogo nie ma tak teoretycznie. Ci bramkarze już nie liczymy, bo masz. I będzie to numer... 8. Haberer. No nie są to upgrade. Na ławkę, co nie? No, ja póki co bez zwycięstwa. Świetnie mi idzie. Przedostanie mecz. Ty grasz z... Realem. A ja z Bayernem. Oni mają 10 punktów, ja 1. No jest różnica pewna. Może ta formacja moja nie działa. Ty zmieniłeś tą formację? No patrz, Jakub. 3, 4. No nie. 2-2. Jeszcze Blachowi czerwono. Ty pewnie wyjdziesz z grupy, a ja patrzę na moją tabelę i widzisz. Nie wiem, co by musiało się stać. Blachowicz ma czerwoną, ja muszę kogoś wprowadzić. Czyli ten Alcaraz musi być. Co oni to robią? 3-4. 3-0. I znowu Milik z bramką. A ja 2-1 z Galatasaray. Teusz, to wychodzi na takie prowadzenie, że to szok. I kogo pokonałeś? Bragę. Ale w następnej rundzie zmierzy się z Barsą. Ojeju. O, tutaj możesz dosyć ciekawego zawodnika, patrz. No, to jest nawet spoko. No nie, bramkarz. Kurde. Milik przeciwko Lewandowskiemu. 1-1. O! Ale Milik w ostatniej minucie karnego zmarnował. To boli, to boli. To niestety bardzo boli. To widać, ale że FIFA jest nierealistyczna, kurde. On by normalnie trafił. 1000%. Okej, ale jeszcze jeden mecz gram, co nie? Przegrałem 3-0. Po pierwszym sezonie to już prowadzi 2-0, ale ja się nie poddam. Możesz sobie zabrać kogo chcesz, tylko nie Milika. To jest ogólnie drugi odcinek tej serii. W pierwszym odcinku graliśmy reprezentację Polski i pierwszym moim strzałem był Milik, więc... Jestem doświadczony w tym, że strzelać Milika. Możesz strzelać pierwszy. Ja nie mam nic do ukrycia. Ja biorę od ciebie bramkarza. Chciałeś chyba dwa razy tego zawodnika i jest to Danilo. Fajnie. On i nawet do pierwszego składu się przyda. Dobra, ja jestem ciekaw, gdzie masz tego Milika. Ja myślę, że byłeś sprytny i zostawiłeś go na pozycji. Jest to lewy napastnik. Nie, Kerin. Widzisz, i dlatego mam tych wszystkich bramkarzy. Żaden upgrade. Zależy nam się po jednym transferze. Real albo Barca, albo City. O! O, Ramos, Acuña. Ja sobie zabram tego Enneisry. Marokańsko-polski atak, każdy o tym marzy. Dobra, ja losuję sobie. Oby był dobry zespół. O Boże, Fenerbahce. Szymańskiego, co nie? Polska Górą. A ja nie mam pomocników, szczerze. Ale ten ma fajne nazwisko, patrz. Nie, wiesz co, ja bym chyba zabrał Szymańskiego. Ja ci zaufam, wybiorę Szymańskiego. Liga Mistrzów, kolejna przed nami. Losujemy Teuszowi grupę i teraz to będzie grupa... Nie. Yeah. Ooo. City, Leipzig, Young Boys i Puszcza.
Puszę? No. Co jest? Ja sobie wylosuję jeszcze grupę. Ten odcinek chyba mnie nienawidzi, szczerze. No to grupa łatwa chyba, bo mamy PSG, Borussia, Newcastle, no bo Milan akurat wyrzucę. Jak wygram jeden mecz, to będzie szok. No tak wygląda mój skład po upgrade'ach. Perino musiałem wrzucić do pierwszego składu, chociaż mogę dać tego Caviglię. Ten Perin na ławce jednak, nie jest aż tak szalony. En-Nacer dodałem do pierwszego składu obok Milika. Oczywiście Danilo na środkowej obronie i Mateusza na bramkę. Kim masz pierwszy mecz? Manchester City. Ja z Newcastle, czyli w teorii najłatwiejszy mecz. A czekaj, tego przerzucę sobie może jednak na środek. Czuję, że to onda. 3-4. 2-2. 3-0 przegrałem, rozumiesz to? I Milik z kolejnym golem. Bizowie, liczcie bramki Milika. Następny mecz przeciwko Young Boys. Jak się skończy ten turniej, to ja chcę twojego środkowego obrońcę. To moje marzenie. Nie, dobra, Milika też chcę. Nie. To nie dostanę. 3-4. Wygrałeś? 3-0. Tak, easy. Ja 2-1 w dupę. I kolejna kontuzja. Oszymański. U mnie dublet Milika. Kurde, ile on już ma bramek? 7 strzeli na spokojnie. Zobaczymy, czy jest cen w ogóle na sobie. Chyba, że chcesz łakomego. Ale ten Ugrinicz, on też lubi spokój, co nie? Twój szczęśliwy dzień? I że będzie ten Ugrinicz? 7. Łakomy. Fajnie. Przed nami będzie trzeci mecz. Z kim tam grasz? Z Leipzigiem. Którą masz pozycję w grupie? Ostatnią. A ty? Pierwszy. O kurde. No. Ja teraz mam PSG. Ej, naprawdę, teraz musi Perin zagrać. No nie wierzę. Perin na SPD. Ja czuję, że to się spiszy. 3-4. A ja przegrałem 1-0 niestety. Ja też 1-0, czyli było blisko. No to teraz rewanżem. Teraz coś wierzę, że nam się uda. Wierzę w to. No, teraz to będzie moment, gdzie ja wygram i ty. 3-4. I co? Ja nie wygrałem. Ja mam remis. A zobaczę, jak ten Perin zagra. A, 5,6. Nie najgorzej, jak na bramkarza na SPD. Może tak wyjść, że wy dwójkę nie widziałem w sumie. Które masz miejsce? 5. O, ja czwarty na. No z Borussią teraz. U mnie Manchester City jest ostatni, Young Boys drugi. Co jest? To ten łakomy to może ci się przydać. Teoretycznie, bo jak teraz wygram ten mecz, to powinien być dalej. Chyba. 3-4. 2-0. Easy. Łatwizna, 2-0. A ja 3-0, ale nie wygrałem oczywiście. Ty grałeś w ogóle ty dzisiaj jakiś mecz? Szczerze? Nie. 9. Będzie 9. Środkowy obrońca chyba. Kamara. Bieramy. No mój ostatni mecz wyszły z grupy ostatecznie? Nie, muszę pokonać City. Jak pokonam Newcastle, to nic to nie zmieni, ale chciałbym wygrać dzisiaj mecz. 1. Czekaj, tylko zobaczyć, czy mój środkowy pomocnik wrócił. Nie, dalej ma kontuzję. 3-4. 2-2. Jeszcze dalej. A ja porażkę 3-2. Szymański chociaż, więc dobrze mi doradziłeś. No widzisz. To Deusz na ten moment ma już 4. Ja odpadnę z turnieju, jak widzicie, dalej mam 0. Świetnym jestem menedżerem. A Deusz gra dalej. W następnej rundzie zmierzę się z Atletico Madryt. No możesz przejść. 2-1. Easy. Milik z golem. Yeah. O kur, jeszcze zawalni z Atletico. Kto to będzie? Griezmann. Morata. Ale jest okej. Myślę, że ich niszczysz teraz. Wygrywamy znowu 2-1. Co robi ten człowiek? Jest jeszcze jeden zawodnik z Atletico Madryt. Nie wiem, jak mogę to nadrobić, serio. Czyli prawy obrońca. Molina. Jest okej. Dodatkowy punkt jeszcze dla Teusza za przejście rundy. Ma już 5. Ja nieważne ile mam punktów. W następnej rundzie zmierzy się za Realem Madryt. Ja obstawiam 2-1 dla siebie. 4-3 dla Realu Madryt. A Milik strzelił? Nie, też nie. 2 porażki. On się tego przygotowuje na drugi mecz. Gramy go u siebie. Proszę. 1-1, niestety. Ale i tak ładnie ci idzie. Ja w swojej formie się nie wypowiadam. I przemieszamy skład, no i może ustrzelić ci Milika. Może nie, co nie? Ty wybieraj, no. Czuję nosem, że Milik jest na środkowym pomocniku, ale tym lewym. Niestety nie. Nie bramkarz, błagam. Z rugami. Jeszcze raz z niego się ucieszyłem. O, masz dobrego. Szczęsny 8-6, Zlachowicz. Ja sobie zabiorę... Jeszcze raz bramkarza. Kurde. Jeden z lepszych moich jest to Kostić, lewy pomocnik. Ale chyba też go nie będę używał, bo ja mam Chiesa. No ale wiesz, zawsze osłabiłeś mnie. Mam nadzieję, że ten transfer mnie uratuje. Bo najpierw ja sobie wylosuję klub. No jakaś Barcelona, nie wiem, Real Madrid, PSG. A to będzie chyba Porto. Sporting. To już mi też może streama. Kurde, mogę powiedzieć, że trafiłem PSG i byś nie wiedział. Sporting, no. Pedro. I chyba go wybiorę. A kto będzie w składzie Deusza? Ja też czuję, że to będzie Manchester City. Mam takie przeczucie. Tottenham. No widzisz,
i tutaj będę miał swojego środkowego obrońca. Ale Son też byłby fajny, to nie? Nie no, ale ja chyba zabram sobie tego Romero. Ja biorę sobie Romero. To losujemy grupy na początku. No najpierw Ami będzie to grupa, no. E, Celtico, Feyenoord, Celtic. Celticiem jak nie wygram, to możecie mnie obrażać w komentarzach. I te uszoi, trzy grupy zostały. Te byłby mega fajny. Ale ha, Shakhtar, Antwerp, Porto i Barca. Ja myślę, że teraz Barcelona możesz pokonać, szczerze. Minimum formację na 5-2-1-2. Oczywiście Milik na napadzie z Moratą. Kiesa na środku jako środkowy ofensywny pomocnik. I sobie dodałem jeszcze Kostića na lewą obronę. I Milik dalej kapitan. Oczywiście, halo? Głupie pytanie, sorry. U mnie kapitan się zmienił. Postawiłem na Rugeniego. Tego Gonçalvesa dałem na środek pomocy, bo zauważyłem, że może tam grać. Mam nadzieję, że wygram, chociaż mecz z Celticiem. Ja grałem z Atletico pierwszy mecz. Ja gram z Porto, czyli... 2-1. 2-0 wygrałem. I być miał gościa z Atletico. Oczywiście 1-0, bo kto strzeli bramkę? Chyba wiem wszyscy. A u mnie Griezmann w ogóle czerwona kartka. Sabotował mecz. Pozwól, że wylosuję sobie pierwszego, bo pierwszy raz to robię. No jak będzie jakiś Lino albo Witzel, to będzie masakra. Nie, to będzie chyba ten Lino. Hermoso. Kowy obrońca 82? Fajnie. Paru podlaków jest, no. Pepe drugi. Trzy, co nie? O! O! Pepe, spoko. Z kim grasz następny mecz? Z Celticiem. Oni wygrali mecz z Feyenoordem. Co? Ja gram z Antwerpen. No to powinniśmy łatwe punkty mieć. Teoretycznie. 3-4. Przegrywam mecz z Antwerpen 2-1. O! A ja wygrałem. Czy ja jeszcze mam szansę wygrać ten odcinek? O, jest Jankion. A Jezu, ile tu Japończyków? Jest tylko na ławkę, co nie? To jest 11. Maeda. Długopisy skręca pewnie wieczorem. A które miejsce masz w grupie? Chyba trzecie. Tak, trzecie. Ja póki co pierwsze, no. I teraz Feyenoord. Nie Barca. Powodzenia. 3, 2, 1. Wygrałem. Ja też. 3-1. Milik, 2 gole. Odkuł się. I to jak? Taki lewy byłby fajny, co nie? Chyba, że Romeo trafisz. To koniec. Jaki numer byś chciał? 10. O! I lewy! Lewocz lewy! I lewy! To nie jest ustawka. Zawodnik z Feyenoordu. Będzie to numer 7. Timber, że ja wygram w tej grupie 3 mecze. Nawet Teusz się nie spodziewał. Rewanż, co nie? 3, 2, 1. 1-1. U mnie też remis. Pedro strzeli, Szymański. U mnie Locatelli strzelił, ale Milik ponownie niestety z karnego nie trafił. Nierealistyczna gra. On na samą myśl, że z Lewandowskim będzie grał, to już mu się nie chce. Jakie miejsce w grupie? Pierwsze. Tu finałeś punktu? Ja punktów 7. Ja mam 10. Idę jak burza, a teraz Celtic. U mnie Antwerp, przeciwko któremu... Przegrałeś. 3-4. Ry. Wygrałem. Ja też. Milik i Chiesa. Vlahović i Caviglia. To ten słaby. Ja losuję, Teusz też losuje. Najpierw ci. O, masz Dumbię. O, ten Alderweireld numer 3. A nie. Ale blisko, blisko. Czyli jest to Van Den Bosch. Ja losuję z... Celticu. Będzie to 7. Ja już miałem Bosch Kudenku, czy nie? Nie, ja miałem tego Maedę. McGregor. Ostatni mecz. Ja za Celticu, ty z... Porto. Mam pierwsze miejsce zagwarantowane. Ja też. To 3, 2, 1. Wygrana. U mnie też, dokładnie. Vlahović i Link. Ja biorę jednego gracza z Porto. Chyba skrzydłowy. 10. Galano chyba. To znowu na ławkę. A ja za Atletico, no liczę na tego Griezmanna. Tak bym chciał. Terry. A to ja go mam. Albo możemy zrobić tak, jak jeszcze raz trafiasz w to możesz sobie zabrać koło chce. Ja się zgodzę. Dobra, to wezmę Lorenta. Jak kogo trafiłeś? Ja mam łatwiznę. Benfica. Chyba najlepszy. Najłatwiejszy zespół. Ja United, więc mogę podebrać chociaż ciekawego zawodnika. Miałeś pierwsze miejsce w grupie? Miałem pierwsze miejsce. 13 punktów. Teusz ma 8 punktów aktualnie, ja mam 3. 3-4. I remis. Ja przegrałem 2-1 niestety. O kurde, zaskoczenie u ciebie straszne. U mnie Maguire strzelił. 3-2-1. Co to będzie? Wygrana! A ja przegrałem 2-1 znowu. Wygrałem chyba tylko dlatego, że Amrabat dostał w 12 minucie czerwoną kartę. Wylosujmy zawodnika jeszcze United. No jak trafi na Maino, średnio. Taki Bruno albo Rashi. Ty. Rashford. Napastnik, Højlund. Najgorszy chyba, co nie? Z kim grasz następnie? Napoli. To do przejścia, szczerze. Absolutnie. A ty widzisz to? Czy tutaj musi grać Perin? Nie, ten może grać. Jaki wynik obstawiasz, tak cię zapytam? 3-0. Dla kogo? Dla ciebie. O nie! No zabrakło tutaj Milika. I gramy teraz chyba u siebie? Chyba nie. O nie. Czy my to zrobimy? Proszę. Pokarnych! Nieźle, nieźle. Nic się nie działo w tym meczu za dużo w sumie. 8-5. Comeback stulecia. Ale jeszcze jednego na zawodnika
Barcelonę musisz sobie zabrać. A tak, bo i tyle będzie Barcelona. Uj, tutaj już jest potężny swap. Będzie to numer nie obrońca. 9, Politano. Mogło być lepiej, no. Mogło być o wiele lepiej. Ale my mamy właśnie półfinał Ligi Mistrzów. Obstawiamy jeszcze. 2-1, Barca. 2 gole lewego. O kurde. To już chyba koniec. Ale jak wygram ten mecz, ale i tak odpadnę, to zostanę zawodnika Barcelony, więc... O nie, bez szans, bez szans. No ale troszkę nadrobiłem punktów i teraz czas na kradzież zawodnika. Gdzie dać tego Milika? Pytanie. Ja to bym nie chciał stracić tego szczęsnego. A ja bym chyba tylko od ciebie chciał szczęsnego. Więc ja biorę sobie prawego pomocnika od ciebie. No może... lewego? Może nie. Na lewej pomocy, tego co ci proponowałem, był szczęsny. Gatti. Okej, kurde. Czuję, że do środku obrony tam musi czekać ten Milik. I powiem, środkowy obrońca. Na pewno? No chyba, że coś zaproponujesz. Może byś chciał środkowego, ofensywnego pomocnika. Dobra, chciałbym. Na pewno? Na pewno. Ale na 100%? Na milion. Kogo tam masz? Mateusza, bramkarza. O nie. Ty bierzesz Gattiego, ja Mateusza. Kolejny trzeci bramkarz. No to transfer dla Teusza będzie z klubu. Okej, okay, let's go. Dokładnie o tym mówię. Liverpool. Kogo tutaj wybieram? Pewnie Bradley'a. Albo Van Dijk'a. Dobra, biorę chyba Salaha. Czy będzie u mnie tak samo dobrze? No nie, drugi raz Fenerbahce? Dwa razy. Tyle klubów na kole. No wybiorę Freda. Widzimy się w ostatniej lidze. Mistrz. W jakiej grupie zagramy na konie? Mam B i D. Chcesz pierwszy czy drugi? Ja chcę być drugi. Dobra, to najpierw mi. I będzie to grupa dokładnie chyba D. Więc Teus na pewno trafia do grupy B. Nie no, chyba ja mam odrobinę trudniejszą grupę. Nawet bym tak nie powiedział. Grupa B jest Sevilla, Arsenal, PSV i Lens, a w grupa D Benfica, Inter, Salzburg i Real Sociedad. Ale ja Inter w sumie wyrzucam, bo to jest zespół włoski. Okej, okay, no to masz o wiele łatwiej. To ja zmieniłem, słowałem taktykę na 4-2-4. Milik z Lewandowski na napadzie, Chiesa i Salah na bokach. I to wszystko. A! Nie, jeszcze nowego bramkarza dostałem. Ronow. U mnie to w ogóle skład się zmienił totalnie. Bo mamy Freda, Lorente, Politano, no, Hermoso, Hojlunda. No w środek obrony jest najsłabszy, bo tutaj Rugani i Diallo no odstają od reszty. Z kim grasz pierwszy mecz? Z Arsenalem, więc potencjalnie najlepszym klubem w grupie. Ja gram z Real Sociedad, więc też w sumie teoretycznie najlepsi chyba w grupie. 3-4. Ja wygrywam 2-1 po golach Lewandowskiego i Salaha. Ja wygrywam 3-1. Kolejny mecz u mnie chyba będzie z Benfica. U mnie Sevilla. 3-2-1. Wygrana. 2-1. Znowu Fred. Jedziemy po ten puchar. No może tak się okaże, że faktycznie w tym ostatnim sezonie ktoś z nas wygra tą Ligę Mistrzów. To było piękne. Jak razem z Salzburgiem, najsłabszym zespołem w grupie. U mnie następny to... są Lens. 3-2-1. Wygrana. U mnie też. Nie do zatrzymania jesteśmy. No dobra, ja mam pierwsze miejsce, ty też pewnie w grupie. Dokładnie. Salzburg znowu. U mnie Lens. 3-2-1. Wygrana. U mnie też. Chciałbym, żeby tutaj sobie skoczyć te drugie miejsce, miał, to wtedy będzie troszeczkę łatwiej. No to ja z Benfica, to coś czuję, że tutaj zremisuję, kurwa. 3-4. Aj, przegrałem mecz. 2-1. To się dzieje. 2-1. Wygrałem. Gram teraz z Arsenalem. Arsenal ma 10 punktów, a ja 12. Jak oni wygrają? Na drugie miejsce. 3-2-1. Wygrywam 1-0. Po golu Milika. Ja wygrałem każdy mecz w grupie. Teraz musisz odpaść. Z kim grasz? Gram z Porto. A ty z kim grasz? Ja gram z Lipskiem. 11-8. No teraz to już musi odpaść. No nie ma innej opcji. 3-4. 4-1. Hat-trick Arka Gołta Milika. No nie wierzę. Ja mam remis, więc możliwe, że ja nawet nie przejdę tej rundy, a ty raczej no na luzie. 3-2-1. Wygrałem. Ja też. Znowu 4-1. Ja już wygrał w tym momencie odcinek, ale przysumujmy do końca, bo może wy dwójkę wygramy Ligę Mistrzów. Ja teraz na Bayer. A ja właśnie z Leipzig. Ale ja mam chyba kontuzję? A nie, nie mam. 3-3. Remis. Ja przegrałem 3-2 niestety. A grałeś u siebie czy na wyjeździe? Na wyjeździe. Czy odpadniemy w tym samym momencie? No, mam nadzieję, że nie. No ja liczę kurde na finał. No. 3-4. 2-0, wygrywam. A u mnie karne i wygrywam 5-4 w karnych. Widzimy się w półfinale. No ale teraz musisz trafić na jakąś rakietę. I następnym przeciwnikiem będzie Bayern. No
to ja miałem z nimi problemy, a ja teraz Barcelona, czyli taki sam w półfinał jak rok temu. 3, 2, 1. Wygrałem! 2-1. Ja też 2-1. I u mnie w ogóle Romeo strzelił bramkę, Lewandowski nie trafił karnego. Ale ja mam kontuzję niestety w składzie. Kostić, bardzo ważny zawodnik. Bo to może być finał, jak się postarałem. Będzie ten Campiasso grał u siebie na Hotspram, więc finał powinien być już pewny. 3, 2, 1. 2-1. Finał jest nasz. A u mnie była dogrywka. I w 111 minucie strzelił Vitor Roque z Barcelony i przegraliśmy niestety, więc finał nie dla mnie, ale Teusz leci do, no, do finału. A ja zagram finał z Manchesterem City. Ja liczę, że będą karne i wygrać. No. Już wygrałeś ten odcinek, to wygraj chociaż Ligę Mistrzów jeszcze. Teraz tylko się przeżegnam. Dajesz! Nie! 4-2. Bad ending. Może jakby ten Kostić nie byłby kontuzjowany, ale cóż, niestety. Nie wygrałeś Ligi Mistrzów, ale wygrałeś cały ten odcinek, więc gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, że chciałeś wystąpić u mnie na kanale. To ja dziękuję za zaproszenie. To wypiszcie propozycję, kogo zaprosić do odcinka. Po! Pa, pa.